Madeleine uczy się poezji. Wciąż poszukuje wiary, jaką miała babcia, z różańcem w ręku, wpatrująca się w obraz Najświętszej Panienki. Wtedy napotykam spojrzenie Madeleine. Przełamuje ciszę, tak jak kroi się chleb, według przykazań matki. Zbieramy wszystkie okruchy i podajemy sobie do ust. Wiesz, Madeleine, być poetą to znaczy wybierać fragmenty czasu, w których radość i smutek mieszają się. Chwile podtrzymujące coś więcej niż tylko odległe nadzieje. To wyglądanie przez okno na statyczny świat i ciągłe poszukiwanie zmian. Spójrz, wczoraj śnieg był łagodniejszy, a niebo bardziej błękitne. Dziś drzewa są nazbyt szorstkie, ptaki mało cierpliwe i tylko życie, choć pisane prozą, znów jest spychane na margines.